inicjatywy Rady przygotowywany jest program fakultatywnych szkoleń dla słuchaczy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Zakresy będą podstawowe pojęcia związane z równością szans kobiet i mężczyzn, prawne uwarunkowania równości, zarówno szans, jak i płci. Dzięki działaniom Rady do Spraw Kobiet podejście do tematyki powoli zmienia się na lepsze. I w planach jest stały element programów edukacyjnych, szkolenia równościowe, uwrażliwianie i edukowanie kadry zarządzającej, bo to dotyczy nas wszystkich. Jeżeli nie będziemy uwrażliwiać i przygotowywać kadry, to na nic. To wiecie sami, że niewiedza bardzo często przeradza się w agresję i mamy koło zamknięte, więc jest bardzo ważne, żeby permanentnie zmierzać ku temu, żeby doszkalać kadrę. Opracowanie narzędzi służących do monitorowania sytuacji kobiet w służbie więziennej i promowanie szkolenia tutaj zorganizowanego w 2012 roku. Tutaj cały Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie był przeszkolony dzięki współpracy też z pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania. Państwowa Straż Pożarna. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zatwierdził wewnętrzną procedurę antymobbingową w maju 2013 roku, oczywiście mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku. Objęła ona wszystkich pracowników Komendy Głównej i PSP, pracowników i funkcjonariuszy. Natomiast brak jest informacji na temat tego, czy te rozwiązania wprowadziły także podległe Komendantowi Głównemu jednostki. Dotychczas nie organizowano w Państwowej Straży Pożarnej szkoleń równościowych. Obecnie obowiązki koordynatora pełnione są nieetatowo i trwają prace nad projektem wytycznych dotyczących zarówno obsadzania stanowisk kierowniczych, jak i zasad podwyższania dodatków do uposażeń funkcjonariuszy i przyznawania nagród finansowych. Co należy jeszcze zrobić? Przede wszystkim szkolenia antydyskryminacyjne oraz równościowe muszą być stałym elementem kształcenia funkcjonariuszy oraz kadry kierowniczej. Działania powinny być ukierunkowane na ułatwieniu takiego dostępu do rzetelnej informacji, żeby nie było tyle demonizacji, tak jak na przykład było przy gender, prawda, że tu był straszny larum, że to coś tak strasznego, że w ogóle wywróci wszystko do góry nogami, doskonale wiemy, że nie o to chodzi. Nie tylko związanych z płcią, czyli seksizmem, szklanym sufitem, lekką podłogą, ale także jest wiele innych problemów, jak niepełnosprawność, wiek, przynależność do mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych, seksualnych, a także wszystkie różne inne formy wykluczenia społecznego. Jeśli chodzi o rekomendacje w tym zakresie, bo jak Państwo, mam nadzieję, zerknęliście w nasz folder, który przygotowałyśmy wspólnie, każdy panel kończy się rekomendacjami i tę drugą stronę, tak? Edukacje w obszarze antydyskryminacyjnym i równościowym powinny mieć charakter systemowy, kaskadowy, przede wszystkim uwzględniająca też specyfikę, bo jednak mimo, że jesteśmy w mundurach, to jesteśmy równi i musimy na to zwracać uwagę. Także wykorzystanie szkoleń e-learningowych, które ułatwiają, są bardziej elastyczne i umożliwiają zapoznanie się z ciekawymi informacjami, nie wychodząc z domu czy z biura. Propagowanie i wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych. Tutaj będziemy zachęcali do naszej etatowej sieci właśnie pełnomocniczek i pełnomocników do spraw ochrony praw człowieka, a także do systemu wczesnej interwencji. Chętnie służymy pomocą, jak jesteście zainteresowani, możemy przesłać, bo to naprawdę u nas działa. Utworzenie banku dobrych szkoleń dostępnego dla wszystkich przedstawicieli i przedstawicielek służb. Tak, żebyśmy nie powielali, każdy będzie próbował robić swoje szkolenia, tylko te, które pasują, możemy zastosować, żebyśmy mieli jeden wspólny bank i mogli z niego sobie korzystać. Propagowanie i wdrażanie rozwiązań, które zapewnią spójną komunikację, bo to jest bardzo istotne, jaka jest komunikacja, to o czym też mówiliśmy, że nie wiadomo, czy coś jest, czy to jest zastosowane, czy jeszcze nie, czy w jaki sposób funkcjonuje. To musi być spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ona nam umożliwi dotarcie i odbiór szerszego grona i zarówno tutaj także w kwestiach problematyki antydyskryminacyjnej i równościowej. No i oczywiście organizowanie wspólnych także kampanii informacyjnych w zakresie równych szans i równego traktowania z uwagi na płeć, ponieważ wszyscy jesteśmy kobietami, bez względu na mundur praktycznie mamy problemy akurat w tym zakresie te same. Ja już tytułem takiej konkluzji chciałabym tylko powiedzieć, że to jest proces, że musimy pamiętać, że tego nie da się szybko zrobić, że to wymaga czasu, wymaga permanentnego zaangażowania, właśnie pracy nad przede wszystkim mentalnością zarówno naszych przełożonych, jak i kolegów, ale też koleżanek, przełamywania tych stereotypów, no i przede wszystkim dobrej komunikacji. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Proszę Państwa, świat zmaga się z wielkim problemem, problemem przemocy. To nie jest tylko problem Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych. Są różne kampanie, które włączają się prezydenci i różne środowiska. Środowisko funkcjonariuszy też od tego nie jest wolne. Nie jest wolne
środowisko domowe, jak i również w pracy. To jest bardzo poważny problem, on nabiera też zupełnie innego wydźwięku, kiedy mamy bardzo zhierarchizowaną sytuację i no, nieco odrębne możliwości interwencji niż w każdym innym cywilnym zakresie życia. I myślę, że to jest jeden z tych problemów, który bardzo trudnych, z którymi trzeba się zmierzyć i tu mam nadzieję tym razem nie pomylę się, pułkownik Anna Osowska-Rybecka. Temat jest trudny, proszę Państwa, mało czasu zostało, więc ja tak spróbuję energetycznie, najwyżej będziecie ze mnie Państwo niezadowoleni. Proszę Państwa, wszystko co dobre, nie ma żadnego związku z przemocą. I to jest oczywiste. I zacznę może od rekomendacji, która znalazła się w naszym folderze pod tym zagadnieniem. Jedną z najważniejszych rekomendacji, uważam za jedną z najważniejszych rekomendacji, taką, że powinniśmy się spotykać, tak jak dzisiaj to się stało, wymieniać wspólnie praktyki, dzielić się doświadczeniami i uzgadniać, co możemy jeszcze w służbach zrobić. I przykładem takiego dobrego zdarzenia na tą rekomendację jest dzisiejszy panel. I przykładem tego, że chcemy coś zmieniać, jest dzisiaj nasza wspólna obecność tutaj. Wszystkich 8 służb mundurowych i to jest wielka radość i za to wszystkim Państwu dziękuję. Proszę Państwa, nie byłoby tego wszystkiego oczywiście, gdyby nie zespół pasjonatów. Pasjonatki, które widzicie Państwo za stołem, to oczywista oczywistość. Ale my nie pracujemy same, za nami stoją szereg innych kobiet i również mężczyzn anonimowych. Dlatego oglądacie te prezentacje. Będzie leciała współprezentacja, do której ja się nie będę odnosiła. To jest prezentacja, co się wydarzyło w Służbie Więziennej w czasie działania Rady do Spraw Kobiet. Proszę Państwa, obchodziliśmy w tym roku 95-lecie Służby Więziennej o przemocy, ani w pracy, ani w domu nie mówiło się wcale. Temat podjęła Rada Kobiet, ale Rada Kobiet to obecne tu wszystkie kobiety i mężczyźni ze Służby Więziennej. Natomiast o koleżankach z innych służb, o działaniach, które są w Państwa służbach, będę starała się również opowiedzieć. Więc proszę Państwa, pozwólcie, że swoje wystąpienie podzielę na takie etapy. Jakie mamy uregulowania prawne w służbach lub ich nie mamy? Jakie wydaliśmy materiały, poradniki dotyczące przemocy? Jakie prowadzimy akcje profilaktyczne w tym zakresie i czy w ogóle monitorujemy przemoc w rodzinach, funkcjonariuszy i w domach. Większość naszych szefów by odpowiedziała, że to jest marginalne zjawisko, że przemocy w służbach nie ma. Przemoc w służbach nie istnieje, bo mamy hierarchiczny charakter służby, bo służba na rozkazie stoi. Otóż proszę Państwa, przemoc jest, była i będzie. Zarówno przemoc w pracy, jak i przemoc w domu, bo jesteśmy częścią społeczeństwa, bo jesteśmy ludźmi, bo hierarchiczny charakter służby generuje tą przemoc. Mamy do czynienia, wszystkie obecne tu służby mundurowe, z całym złem, z całym zepsuciem tego świata. To nakręca pewne sytuacje. Hierarchiczny charakter służby, meldowanie się, odmeldowywanie, ciągłe uzyskiwanie pozwoleń też sprzyja przemocy. Nie mówiło się o tym w służbach, więc zacznijmy mówić. Zacznijmy mówić dzisiaj donośnie, proszę Państwa. I zaczynamy. Uregulowania prawne. Proszę Państwa, można powiedzieć, że w zasadzie ich nie ma, że są jakieś wytyczne, że coś się zaczyna dziać, jesteśmy na początku drogi. W Służbie Więziennej, powiedziała Kora, powstało zarządzenie dyrektora generalnego w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku mobbingu i dyskryminacji. Ono jest, ale jest zarządzeniem martwym. Nie umie służba jeszcze z niego korzystać. Powstało dzięki ogromnym staraniom właśnie Rady do Spraw Kobiet. Nie korzystamy z tego. To jest odłożone gdzieś na ławce, nie odbyły się w służbie szkolenia na ten temat, jest martwe. W wojsku są zapisy w regulaminie pracy, którym jest odniesienie do mobbingu, ale dotyczy tylko pracowników cywilnych. W policji niebieska karta, która obejmuje całość społeczeństwa, więc również i funkcjonariuszy policji, ale konkretnych wytycznych, rozwiązań, uregulowań w służbach nie ma. W innych służbach nie ma kompletnie nic. I to jest rola tego zespołu i to jest rola również nas wszystkich, bo jak wspominałam już pewnie i czytaliście Państwo, zespół będzie potrzebował ekspertek,
mądrych kobiet i mądrych mężczyzn, którzy będą współpracowali na tym poziomie. Wydane materiały, poradniki, czy coś się dzieje w służbach. Dzieje się powolutku, ale się dzieje i to jest bardzo ważne. W służbie więziennej wydałyśmy poradnik, wydałyśmy, bo wydały go kobiety, nie dla przemocy, część pierwsza, przemoc domowa. Napisały go pasjonatki, wolontariuszki w czasie wolnym. Ten poradnik, moi drodzy, zajmuje się nie tylko ofiarą, ale również sprawcą przemocy. Nie mówimy naszym funkcjonariuszom, którzy są przemocowi w domu, że mają odejść ze służby. Pokazujemy im drogę, jak możemy im pomóc. Pracujemy nad nowym poradnikiem przemoc w pracy. Bardzo trudny temat, bardzo delikatny. Mam nadzieję, że będę mogła Państwu ten temat przedstawić w Popowie na konferencji kobiet służb mundurowych. Proszę Państwa, w wojsku. W wojsku wychodzą jakieś broszury, poradniki, mobbing, przeczytaj, pomyśl, powiedz innym, równe traktowanie, molestowanie seksualne, molestowanie w pracy. W Straży Granicznej również pojawił się jakiś poradnik czy jakaś broszura, informacja dotycząca zjawiska mobbingu i dyskryminacji. Proszę Państwa, i oczywiście w policji zagadnienia dotyczące zjawiska niebieskiej karty i cała procedura niebieskiej karty. A jakie mamy prowadzone działania profilaktyczne w różnych służbach w tym zakresie? Co się dzieje? No i oczywiście wybaczcie, że zaczynam od służby mundurowej, ale tak mi najłatwiej. Otóż w służbie więziennej szeroko prowadzoną akcję profilaktyczną, naprawdę na skalę taką, że przyjeżdża po 300 kobiet, że zapraszamy inne służby, prowadzi Rada do Spraw Kobiet. I tu już Kora wymieniała. Tytuły też nie są przypadkowe, tak? Kobiety kobietom w służbie. Służba jest kobietą. Oprócz tego, i to jest właśnie ta wymiana dobrych praktyk, to służba więzienna od 4 lat uczestniczy w kampanii Biała Wstążka, gdzie szeroko w różnych jednostkach penitencjarnych prowadzone są pogadanki, akcje profilaktyczne. Przypinamy naszym mężczyznom z wysokich stanowisk białe wstążki. Proszę Państwa, w tym roku wielkie wyróżnienie dla służby więziennej. Generał Jacek Włodarski został wyróżniony orderem białej wstążki w kategorii instytucja. Za działania, które prowadzimy zarówno w kierunku do funkcjonariuszy, jak również do osadzonych, bo mamy liczne takie działania. No i ostatnia nowość, rzecz, którą podejrzałam w policji, w której się zakochaliśmy w służbie więziennej i wprowadziliśmy program Mundur nie chroni przed przemocą. Zaczęliśmy to w Okręgu Warszawskim, odbyło się już szkolenie najwyższej kadry zarządzającej. Proszę Państwa, no i program, z którego jestem niezwykle dumna, który został tutaj już wymieniany, który bardzo bym chciała i apeluję do pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, żeby to powtórzyć, żeby to wprowadzić do innych służb, to równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Cała kadra kierownicza Okręgu Warszawskiego, dyrektorzy, zastępcy i specjaliści byli na takim kursie kilkudniowym. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz w służbie więziennej. Program Być kobietą aktywną. To jest taki program dla kobiet, gdzie wzmacnia pozytywny wizerunek kobiety. Pokazuje, jak można odnaleźć drogę w życiu, nawet jeżeli jest ta przemoc, nawet jeżeli pracy się nie układa. Taki wspierający program, który odbywa się raz w roku dla chętnych kobiet w ramach delegacji służbowej, co ważne, w ośrodkach służby więziennej, bezpłatnie dla kobiet ze służby więziennej. A co się dzieje w Straży Granicznej? Ja gratuluję Straży Granicznej, bo liczne szkolenia antymobbingowe. I my już korzystaliśmy z tych dobrych praktyk w różnych jednostkach dotyczące mobbingu w pracy, rozwiązywania konfliktów, relacje przełożony-podwładny. Naprawdę gratuluję Straży Granicznej i mam nadzieję, że rozszerzymy tą współpracę, bo to jest rzecz, która się w służbie więziennej jeszcze nie wydarzyła. Wojsko Polskie. Szkolenia dotyczące przemocy w pracy, w jednostkach wojskowych w zakresie molestowania seksualnego, mobbingu, dyskryminacji. Również doskonały program. No i cały program policyjny, bo to policja ze wszystkich służb mundurowych zaczęła mówić o przemocy w domu. Moc tak, przemoc nie. I program ten, jak gdyby zadaniem tego programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy domowej w rodzinach funkcjonariuszy. Objęcie pomocą zarówno rodzin, funkcjonariuszy, jak i tych sprawców, którzy są funkcjonariuszami.
Proszę Państwa, monitorowanie sytuacji w służbach. I tu jest najgorzej. No i tu jest praktycznie tak, że można powiedzieć, że nie ma nic. Czyli jeżeli nie mamy tego monitorowania, to nie możemy stawiać konstruktywnych wniosków. Czyli ciągle jesteśmy na początku tej drogi. To monitorowanie się odbywa w sposób pozorny i o tej pozorności Państwu powiem. W Służbie Więziennej w tym roku koordynatorki poradnika nie dla przemocy w pracy przebadały w Kaliszu, czyli w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej 200 funkcjonariuszy. Czy wyniki testów są, znaczy tych ankiet są w opracowaniu? Zapraszając Państwa już na konferencję w Popowie na październik, mam nadzieję, że przedstawimy Państwu, jak to wygląda. I to były pierwsze badania w służbie, w ogóle dotyczące przemocy w pracy. W Straży Granicznej przeprowadzono taką ankietę atmosfera pracy i relacje na podłożu współpracownik i przełożony. No uważam, że bardzo trudna ankieta, wyniki badań nie są jeszcze opracowane, albo ja ich nie otrzymałam. I oczywiście w policji monitorowany jest program Moc tak, przemoc nie, gdzie każdy z komendantów ma obowiązek monitorować ten program. Natomiast no, wniosek też jest taki, że w wyniku tego monitoringu, że przemoc w rodzinach funkcjonariuszy policji jest znikoma. Zostawiam Państwu to do przemyślenia, czy jest to wniosek właściwy, czy jest to wniosek wygodny, tak jak w innych służbach. Proszę Państwa, i rekomendacje. Jedną najważniejszą już powiedziałam. Wspólna wymiana doświadczeń. I to się dzieje właśnie teraz. Ale kolejne rekomendacje, 5 minut, kończę. Kolejne rekomendacje, proszę Państwa, to takie, że w każdej służbie mundurowej powinny powstać uregulowania prawne dotyczące szczególnie przemocy w pracy, uregulowania, na których będziemy pracować. Powinny w strukturach służby zostać wyznaczone zespoły, czy osoby, czy koordynatorzy, którzy będą zajmować się szkoleniami z tego zakresu, badaniami i całą profilaktyką. I rzecz ważna bardzo, próba opracowania jednego narzędzia diagnostycznego dla wszystkich służb, szczególnie jeśli chodzi o przemoc w pracy, bo przemoc w domu jest rzeczą bardzo trudną do zbadania. A wszystko powinno się sprowadzać do tego, że powinniśmy być na tą przemoc domową uwrażliwieni, że szefowie służb nie powinni się od tego odwracać i nie mówić, że przemoc w rodzinie mojego podwładnego to nie moja sprawa. Jeżeli powiemy nie głośno przemocy, proszę Państwa, to na pewno procent tego zjawiska będzie spadał. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, niestety mamy bardzo mało czasu, a jeszcze bardzo nam zależy na tym, aby były przedstawione rekomendacje. 16 kwietnia odbyła się świetna konferencja, świetna merytorycznie w Szczytnie, konferencja zatytułowana Zarządzanie kompetencjami kobiet w policji. I tu chciałabym poprosić podinspektor Izabelę Miciak, starszy wykładowca, o króciutkie przedstawienie rekomendacji, bo była to rzeczywiście świetna konferencja. I mam nadzieję, że chociaż na jedno pytanie uda nam się jeszcze odpowiedzieć. Tak, ja króciutko, ale obiecałam na konferencji, że o wnioskach powiem na Kongresie Kobiet, dlatego mówię. Było to wielkie wydarzenie, szczególnie dlatego, że w konferencji naukowej w Szczytnie uczestniczył komendant główny polskiej policji, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół oraz ścisła kadra naszej szkoły, co pokazało zmianę spojrzenia na problem równego traktowania kompetencji kobiet i mężczyzn w policji. Byli, uczestniczyli i pochylali się razem z nami nad problemem zarządzania kompetencjami kobiet w policji, bo wiemy, co wcześniej było mówione, że tak naprawdę na stanowiskach kierowniczych, tych wyższych, jest bardzo mało kobiet, bo tylko 3,5%, ale idziemy w dobrym kierunku. Ogólny wniosek z konferencji jest taki, drodzy Państwo, że potencjał kobiet w zarządzaniu w służbach mundurowych nie jest w pełni wykorzystywany. Tak naprawdę nie ma oprócz stereotypów istotnych różnic między kobietami i mężczyznami, które uzasadniałyby dyskryminację w organizacji. Kobiety mają równe szanse, równe prawa i kompetencje, ale niestety nie zawsze równe szanse. Pozwolę sobie odczytać ogólne wnioski z konferencji, tak będzie szybciej, bo jak zacznę gadać, to proszę, światło wyłączą i mikrofon. W każdym razie wnioski były takie cztery główne, mianowicie my prowadzimy w różnych służbach mundurowych, na konferencji były koleżanki z BOR-u, ze Straży Granicznej, ze Straży Pożarnej, z Wojska, ze Służby Więziennej i generalnie w tych wszystkich
służbach my jakieś badania prowadzimy. Natomiast mamy poczucie, że nie są to takie skanalizowane, nie są to skoordynowane badania i widzimy konieczność uporządkowania tych badań, a także przeprowadzania cyklicznych analiz porównawczych we wszystkich służbach mundurowych. Tu Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z racji swojego statusu mogłaby być taką uczelnią, która koordynuje te badania, tym bardziej, że mamy za sobą już pewne projekty badawcze. Mamy chociażby taki projekt badawczy za sobą, jak wytworzenie systemu oceny i rozwoju kompetencji menadżerskich w Policji. Głosy funkcjonariuszy z jednostek terenowych są takie, że zgłaszały one różnego rodzaju problemy, czy to zawodowe, czy osobiste i jest potrzeba stworzenia takiej płaszczyzny, platformy, konta dobrych praktyk, czy forum dobrych praktyk. O tym już moje koleżanki mówiły, o tym będziemy myśleć w dalszej kolejności. Jest też potrzeba takiego częstszego, sukcesywnego spotykania się, czyli prowadzenia konferencji i różnego rodzaju seminariów szkoleniowych na temat różnych problemów, które nas w mniejszym czy większym stopniu dotykają. No i też zgłaszamy akces do tego, żeby takie konferencje i spotkania u nas przynajmniej raz w roku były. Jakie tematy, jakie zagadnienia już zostały zgłoszone? Przeciwdziałanie patologiom społecznym w środowiskach mundurowych, o czym mówiła już Ania. Płaszczyzny współpracy kobiet z różnych służb, ale nie tylko z Polski, ale i również z innych krajów europejskich, a może nawet i dalej. Unifikacja analogicznych rozwiązań prawnych w służbach mundurowych. Kształtowanie pozytywnego wizerunku służb mundurowych w społeczeństwie. Też należałoby się pochylić nad różnymi przepisami dotyczącymi umundurowania i różnych luk w różnych służbach. No i kształtowanie systemowych rozwiązań dotyczących podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy. No i tyle, drodzy Państwo. My mamy uruchomioną taką stronę, taki adres mailowy kobiety w policji @wspol.edu.pl, na który możecie Państwo zgłaszać swoje problemy i zagadnienia, które mogłyby być rozważane na kolejnych seminariach i konferencjach. Ja dziękuję za tą chwilę uwagi. Zapraszam serdecznie do Szczytna. Następna konferencja będzie. Tu jest pani prorektor Izabela Nowicka. Jeszcze się konferencja nie skończyła, ona już mówiła o następnej. Ale my to zrobimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy czas na dwa, trzy pytania z sali, na czym nam bardzo zależało. Bardzo proszę. Mam na imię Ewa, jestem pacyfistką, zatem z wielkim podziwem patrzę na obecne tutaj kobiety, bo wiem, że są to osoby, które mają zdecydowane cechy charakteru pozwalające im być w tym środowisku. I sądzę, że jedną z przyczyn niemożliwości dalszej jakiejś ścieżki kariery to jest to, że do przełożonych nie dociera taki komunikat, że w obecnych czasach istnieje coś takiego jak możliwość sterowania własną rozrodczością. I te mądre kobiety umieją decydować, kiedy będą matkami i czy będą matkami. I może by do tych decyzyjnych osób dotarł ten komunikat. I pytanie zasadnicze. Przyglądam się z dużym zainteresowaniem i mam pytanie, czy mundur projektował jakiś fetyszyst, mundur galowy, jakiś fetyszysta z czasów dzisiejszych? Ponieważ rejony kosztują i myślę, że liczba rajstop zużytych jest większa niż koszt spodni. I druga sprawa, natomiast buty to projektował jakiś sadysta. No przecież w tym nie można chodzić. Także sądzę, że kiedyś dojdzie do takiego etapu, że kobiety w mundurach będą mogły chodzić w wygodnych mundurach. Te oklaski były oznaką akceptacji właśnie tych problemów, o których była mowa. Czy na ten temat któraś z pań, panelistek albo któraś z pań na sali chciałaby coś jeszcze do tego dodać? Jeśli nie, bo chyba to było rzeczywiście. Bardzo proszę. Bardzo proszę o sprawę. Dziękuję bardzo. To a propos umundurowania, to mam nadzieję, że wszystkie panie ze wszystkich służb się ze mną zgodzą, że doczekamy się też takich czasów, że gdzie na spódnicę będą nam pasy. I wtedy będzie nas spódniczyło za to. Otóż młodej koleżance z policji muszę powiedzieć, że pracujemy nad tym i to bardzo intensywnie, bo nie po to się moje panie tu spotkałyśmy, żeby witać w kółko tych naszych generałów, tylko w końcu te role muszą się
wiecie, odmienić i to wtedy będą siedziały kobiety, generałki. Także pracujemy nad lampasami na spódnicy. Naprawdę, ja szukam takiego wzoru, słuchajcie, bo jest w rozporządzeniu. Kora mówi, w policji jest w rozporządzeniu, tak, w rozporządzeniu o mundurowaniu wzór kobiety generała, spódnica z lampasem, w służbie więziennej mundur kobiety generała. Na razie, w sortach mundurowych, to tylko spodnie z lampasami. Ale będą także dziewczyny uczyć się, działać i czekać, tak? Skoro jest już wzór spódnicy, to czekamy, która pierwsza z kobiet, w której służbie mundurowej tę spódnicę będzie nosić. Proszę bardzo. Pytanie, czy to było zgłoszenie do głosu, tak? Przepraszam, czy jeszcze jakieś pytanie? Bardzo proszę. My tutaj ze Straży Pożarnej chcielibyśmy tak podziękować wszystkim dziewczynom ze wszystkich służb, że są z nami. My się bardzo cieszymy, że wszystkie służby mundurowe tak prężnie działają, a my na ich tle niestety wypadamy strasznie blado. Tutaj jako służby mundurowe mamy prośbę do Małgosi, która nas reprezentuje, i do całego zespołu, żeby jednak o nas nie zapominać. Nas tutaj praktycznie została garstka, niewiele więcej już jest w straży, w ogóle w komendach. Jesteśmy tutaj prawie wszystkie delegacje z województw pojedyncze, nas w służbach pracuje 1%, 2%, 3%, mamy mnóstwo rzeczy do omówienia. Nie ma dzisiaj na to czasu, ale myślę, że bardzo dużo było poświęcone policji, służbie więziennictwa, służbie granicznej. My mamy z czego czerpać, ale w oparciu z paniami jako stowarzyszeniem, które chce działać na rzecz ogólnych służb mundurowych, nie zapomnijcie o tym piątym kole, jaka jest Straż Pożarna, i że będziemy mogły swoje sprawy również w przyszłości poruszyć. Dziękuję bardzo. Główne rekomendacje dzisiejszego spotkania, które mamy, to jest właśnie najbardziej dramatyczna sytuacja w Straży Pożarnej, i to absolutnie mamy na względzie, zresztą Małgosia bardzo mocno to podkreśla. Ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz pozytywną o mundurach. Otóż Straż Pożarna ma bardzo sympatyczne, bardzo piękne kapelusiki. Bardzo mówiłam. Sytuacja wygląda tak, że dziewczyny nie chcą tych kapeluszy. Chcecie czy nie? Nie! To jest oczywiście wasza decyzja, ale one naprawdę przypominają, znaczy są coś w rodzaju, znaczy wszystkim na koza wam się podobają, ale to wy je nosicie, więc wy powinniście decydować, jakie macie nakrycia głowy. Czy jeszcze jakieś uwagi, bo musimy też przygotować się do wspólnego zdjęcia, musi być dokument, także zapraszamy wszystkie. Jeszcze. Bardzo proszę. Ja bardzo konkretnie tutaj krótko, żeby wiele czasu nie zabrać. Mianowicie mówiąc o dyskryminacji czy o nierównym traktowaniu, mamy na uwadze głównie jakieś jednostki, komendy, gdzie widzimy tego komendanta, który nie chce na podziale pan, nie chce kierować kobiet do szkół. Owszem, są tacy komendanci, są takie komendy, ale są również komendy, gdzie panie doskonale sobie radzą, współpracując z komendantami, i wszystko jest ok. I co ten komendant ma zrobić, kiedy on trzy razy, powiedzmy, występuje do komendanta głównego o awans dla kobiety, która skończyła szkołę aspirantów, która ma 15 lat służby, spełnia właściwie wszystkie wymogi, i trzykrotnie ma odmowę. Bo co? Bo zapis jest w ustawie, że może nadać, a nie musi. Dlaczego ten zapis dotyczy kobiety, a nie mężczyzny, który ledwo co skończył szkołę aspirantów? Owszem. Jeśli mi się nie podoba, mogę odejść na emeryturę. Owszem, mam 15 lat służby, ale mam 17 lat pracy przed służby.
Artykuł 15a mówi o tym, że ja mogę odejść na emeryturę po 15 latach, ale moje 17 lat sprzed służby nikt nie zaliczy, przepada. Dlaczego? Gdzie są przepisy, które nas równo traktują ze strażakami, którzy byli przyjęci przed 1 stycznia 1999? To jest decyzja.